kochani. Co tutaj dużo mówić? Jesteśmy w klubie Savana, jak logo na kokosie jest widoczne. No i kurczę, naprawdę jest pięknie. Byliśmy tutaj już z Krzyśkiem wcześniej, wieczorem. Fajny DJ grał sobie seta do 22. W ogóle tutaj jest inny czas imprez. My tutaj przyszliśmy teraz o 15. Ostatnio byliśmy właśnie wieczorem, a dzisiaj jesteśmy w środku dnia, wysoko. Słońce, ostre słońce na nas spada i tutaj my zaliczymy dopiero piękny zachód słońca. Ludzie sobie chillują na sofach, my też mamy tam swoją sofę. Zobaczcie, jest basen, siedzidełka właśnie w basenie, ludzie sobie chillują pięknie, piją sobie dryneczki albo wodę kokosową, a o 17 wjeżdża Dixon, jakiejś światowej klasy DJ i ma tutaj zrobić naprawdę gruby melanż. No i co? I zobaczymy, co będzie właśnie. Jesteśmy otwarci na wszelakie experience. Ja tak sobie pomyślałem, że w tym vlogu nic nie będę mówił, tylko będę pokazywał, co tutaj się dzieje w tym klubie, jaka jest atmosfera, jaki vibe wraz ze zmieniającą się pogodą, światłem, zachodem, kolorami.
dawa rybisa, psychomatuj wisiulisa, zdrowo wyściała rybisa, bebisy dawa rybisa, dziansa i upryś czelita, kacis da sru rybisa, gulis ulic meta. Mety bracia chcieba, mata stroba buzuna, bebisy tu dusa cieni, da ci się spokójne. Kacis blada si ma flens, alma cera to wytyle, komec muszka i nie ma, ja lepiej dojść. Krzysiu, jestem bardzo wdzięczny, że zabrałeś mnie na taką imprezę. Ja w ogóle nawet nie słyszałem o takim klubie, Savana istnieje. I naprawdę, debiut na takiej imprezie, gdzie jest elektroniczna muzyka. Byliśmy w Budapeszcie ostatnio i tam też w operze grał DJ i tam kilka utworów złapaliśmy. Zapisane jako wydarzenia w ogóle całego tego wyjazdu na Węgrzech, zapamiętaliśmy to. I ja tutaj przyszedłem 2 dni temu z Krzysztofem i on mówi: kurde, stara nuta w ogóle, wszyscy to słyszeli. A ja pierwszy raz to w ogóle wtedy słyszałem. Nie, naprawdę fajnie, czuć w ogóle vibe tego. Potupałem sobie nóżką, gdzie nigdy nie tańczę w ogóle na imprezach. Nie wiem, jak w jakimś śnie czy w innym klubie, to w ogóle wolę porozmawiać zawsze. Zawsze za głośno, głos zaraz zdarty. A tutaj się fajnie potupało nóżką i naprawdę takie piosenki, nie wiem, jakieś brzmienia egzotyczne. Naprawdę, nie wiem. Super, naprawdę. Przepięknie tutaj było. Tam wam pokazałem jeszcze ścianę, jakie będą imprezy wkrótce. I w ogóle ludzie, którzy tutaj są tacy przemili, kłaniają się tak bardzo nisko. W ogóle tacy są opiekuńczy, w ogóle się martwią, bo mieliśmy sofę i pijemy sobie tam tequilkę, ktoś tam się do nas dosiadł, a oni tak przychodzą. Czy ufamy tym ludziom, czy jesteśmy bezpieczni, cały czas się nami opiekowali w ogóle. Nie wiem, został nam rachunek jeszcze do wykorzystania, w ogóle nie wiedzieliśmy na co wydać te pieniądze i mówię: zamów coś sobie, zamów swoim przyjaciołom w ogóle, masz tutaj piękną ekipę, która się nami opiekowała, zamówcie sobie coś do jedzenia, do picia. O nie, 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 możemy, nie, please. I na kartce w ogóle napisałem im: proszę, zamówcie sobie coś do jedzenia, do picia w ogóle, bo no naprawdę, chcieliśmy podziękować, nie, także super miejsce, fajny klimat naprawdę, Savana, wow. Indonezja, Bali, wow.